bardzo wielu osobom będzie nie w smak i się nie spodoba i umówmy się na jedną rzecz to nie jest absolutnie rand na osoby, którym najnowszy Deadpool się podoba, ani motocykliści nie o to mi chodzi mi się nie podobały te filmy, ja powiem wam dlaczego i postaram się w jakimś mniej więcej szerszym kontekście o tym opowiedzieć, bo leży mi to na wątrobie i z jednej strony super, że Deadpool tak zarabia bo dzięki temu kina odetchną. Wiecie, to jest zawsze taki problem, że żeby kina w ogóle działały, muszą być takie blockbustery, które przyciągną ludzi do kina. Super, że Deadpool to zrobił Disney na pewno płacze ze szczęścia. Natomiast ja mam taki problem, który widać i w motocyklistach, i w Deadpool, i Wolverine, czyli te, takie tango straconych szans. E, zaraz wam powiem, dlaczego tak uważam. Skąd takie moje przemyślenia i, i dlaczego jak widzę takie, takie filmy, to strasznie się frustruję i strasznie mnie boli, że, że tam naprawdę można było dużo zrobić w ramach tych opowieści. A jednocześnie zdecydowano się pójść po najmniejszej linii oporu, dać nam to, co już bardzo dobrze znamy, i zrobić to w sposób, który jest, jakby to powiedzieć. Szalenie odtwórczy, przez co dla mnie akurat frustrujący i nużący. Wiem, że masa osób, w zdecydowana większość fantastycznie się bawiła na, na Deadpoolowskim fanserwisie. I to nie jest tak, że ja nie lubię filmów bohaterskich, polubię bo je bardzo. Natomiast od jakiegoś czasu po prostu mnie nudzą. I Deadpool, i Wolverine też mnie wynudzili. Bo mi, wydaje mi się, że ma pewne elementy, które sprawiają, że tu się lepiej ogląda, ale jednocześnie. Wciąż powiela te same błędy i wciąż mm, stawia na te same grzechy. Tylko że fakt, że mamy tu Deadpool'a, który wyśmiewa pewne rzeczy, sprawia, że jakby o tym zapominamy. Poza tym mamy Wolverina jako taką tak charakterystyczną postać, że nawet przy absolutnie kopiuj i wklej y, fabule, to, to się zgadza. Weźmy sobie w ogóle ten duet. On jest na tyle ciekawy, że nawet. Przy tej ogromnej odtwórczości jest to jakiś fundament, na którym można zbudować film, który się będzie oglądało dobrze yy, dla, dla większości z Was. Natomiast ja mam problem z Deadpoolem takim, że on z jednej strony wyśmiewa pewne schematy, ale, ale wciąż je przedstawia. To nie jest tak, że Deadpool mówi coś z gatunku o mój Boże, kolejna ekspozycja, jak mogliśmy to zrobić, i potem leci z tą ekspozycją dalej i o tym wspomina. Ale to nie świadczy o tym, że jest już ok. To, że widzimy pewien błąd, który popełniamy, robimy go świadomie ku chwale jakiegoś komizmu, nie świadczy, że on zostaje nagle jakoś ultimatywnie rozwiązany. Ten problem wciąż jest. Pojawia się po prostu jako aspekt do ośmieszenia go, co teoretycznie powinno nas rozbroić. No właśnie nie rozbraje moim zdaniem. Dla mnie to jest taki, taki tani wytrych z gatunku, ja coś powiem wam wprost, ja to robię bardzo świadomie, w związku z czym, wy już nie możecie mi tego zarzucić. No ja się z tym nie zgadzam, bo ja to będę Deadpoolowi zarzucał, bo wspomina bardzo często i o serwisie, i o ekspozycji, i o powtarzaniu pewnych schematów. Eee, I z jednej strony wyśmiewa Disneya, ale jednocześnie pod stołem zbija z nim piony, bo wie, że, że, że to wyśmianie tak naprawdę jest dobre i dla tego, i dla Deadpoola, i dla Disneya, bo to przyniesie pieniądze. I to nie jest tak, że film zarobił, więc jest mi źle. Mówię, nie, nie, dla mnie to jest dobre akurat, bo to pokazuje, że kina wciąż są potrzebne. A to jest szalenie ważne w obecnych czasach. Natomiast Deadpool mówi o tych rzeczach, ale potem je robi, w związku z czym pomijając aspekt humorystyczny, który działa przez małą chwilę, to wciąż jest film z tymi problemami. Znów jedzie na fan To, co jest fajne w tym fan co muszę oddać, to fakt, że jest jakiś rodzaju holdem dla filmów Foxa którego przejął Disney, że to rzeczywiście ma to swój czar i ja to rozumiem, jak sobie pamiętamy chociażby tych X-Menów z lat, lat 2000. I to jest w porządku i to jest spoko, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to szalenie odtwórczy film. Jak weźmiecie sobie Deadpoola 2 i Deadpoola 3, to mam wrażenie, że podmieniamy sobie Cable'a na Ulverina, bo to jest jednak półka wyżej i to trzy bardzo podobne rzeczy. Wiadomo, świat znowu się rozpada, ktoś jest znowu bardzo zły. To, to jest w filmach superbohaterskich tego nie unikniemy ale ani Kassandra Nowa jako antagonistka, ani ten wieloświat, który nam tutaj twórcy przedstawiają z szonem Lewim na czele to, to, to nie jest nic nowego. To, to, to znowu są kwestie, które tak dobrze przyznamy. Inna rzecz, która też jest moim zdaniem bardzo tania. Nie wiem, czy lubicie filmy Quentina Tarantino. Ja lubię bardzo. I to, co jest jego niezwykłą umiejętnością, to fakt, że on potrafi sprawić, że obraz i muzyka stają się nierozerwalne. Że gdzieś to, co się wydarza na ekranie z tą ścieżką dźwiękową, one już są razem. I mam wrażenie, że Deadpool próbował to zrobić, ale zamiast tego stworzył po prostu film z fajną playlistą, w której... Piosenki nie tyle zazębiają się z tym, co widzimy. co One same w sobie są takie fajne, że nawet jeżeli to trzydzie na ekranie, jest nieciekawe, to to jakoś przejdzie. To jest świetny koncept, który kosztuje trochę pieniędzy, ale znowu, to jest bardzo pretekstowe. Nie ma takiego pomysłu, żeby naprawdę zbudować te sceny tak, żeby sobie pomyślał, że już nie widzę inaczej tej piosenki tego tworu ja widzę już tylko to z tym filmem, a ja sobie myślę, okej, okay, leci Like a Prayer, super, bardzo lubię. A czy to, co się dzieje na ekranie mnie obchodzi albo się z tym łączy? Zupełnie nie. <grym> Mamy Einstein w pewnym momencie, to jest też swego rodzaju nawiązanie do, do X-Menów i spoko, ale to, to też widzieliśmy w Deadpoolu, te dynamiczne Wejściowe koncepcje z napisami, które gdzieś się łączą z mordobiciem i muzyką. Bardzo mnie boli kwestia efektów wizualnych, bo mam wrażenie, że w wielu aspektach można było zrobić to lepiej. Sam jest to świadoma, czasami po prostu aż zęby bolą. Chociażby kwestia tego, że to jest rated R, a ta krew jest bardzo taka sztuczna jak diabli, to świetnie widać właśnie w scenie napisów. W sensie, nie ma poczucia ciężaru tego. Przemoc może być rozrywkowa i świetna i wrócę znowu do Tarantino, ale trzeba czuć, jakby to powiedzieć, ciężar tego wszystkiego, bo to jest bardziej satysfakcjonujące. Jak oglądam Johna Wicka i widzę te walki, to ja czuję każdy cios i każdy strzał. Jak oglądam Deadpool i Wolverine, to, to czuję też sztuczność. Nie czuję tego, tego ciężaru. Nie mówię, że zawsze, ale w większości tak. W większości to jest dla mnie bardzo puste. Eee, jeżeli właśnie chodzi o walki, o podejście do starć, Jejku, no, ja mam wrażenie, że to widzieliśmy tysiąc razy i ludzie kupują to tylko dlatego, że to jest Deadpool, bo lubimy Deadpoola. Ja też lubię Deadpoola. Jedynka jest super, dwójeczka była spoko, ale trójka mnie ach, wnerwiła jak diabli. Gdyby nie to, że to jest Deadpool i Wolverine, to mam wrażenie, żebyśmy strasznie na ten film psioczyli. Ja rozumiem, że to jest wartość istotna, to jest fundament tego filmu, więc nie da się bez nich tego zrobić. Jednocześnie wydaje mi się, że Deadpool i Wolverine to jest na tyle grupa wywrotowa, że można było zrobić wszystko w ramach tego filmu. Jednocześnie zakończyło się na pójściu po najmniejszej linii oporu, i strasznie mnie to boli, że to jest takie kino bardzo leniwe, bardzo obliczalne, trochę śmiejące się nam w twarz. I liczące dolary, z czego mam wrażenie, nie, nie do końca sobie zdajemy sprawę. Ja wiem, dla większości to jest fajna rozrywka, spoko. Dla mnie to jest rozrywka, która mogła być naprawdę znakomita. A składa się z takiego kopiuj-wklej, którym wyróżnikiem jest to, że o jest Deadpool, o jest Wolverine, i dzięki temu my to kopiuj-wklej kupujemy. W innym wydaniu myślę, żebyśmy po prostu mówili, o mój Boże, jak to można było tak zrobić inaczej. Dla mnie to jest, na przykład, nie mówię, czasem się zaśmiałem, były fajne elementy, ale w większości bolało mnie to, bo wydaje mi się, że i Ryan Reynolds, i spółka mają na tyle budżetu, możliwości, siły przebicia, że mogą zaszaleć i zamiast zaszaleć, tworzą bardzo prostą historię, bardzo odtwórczą, wbrew pozorom pokazaną niezwykle taki odgrzewany od lat sposób. Co do mnie już absolutnie nie trafia. Ja mam już trochę dosyć takiego trybu opowiadania historii. Mnie to męczy, mnie to nuży, mnie to frustruje po prostu, bo wiem, co można było zrobić w tych ramach. Nie chodzi o to, że mam coś za złe, że tutaj odtwarzamy sobie, przywracamy do życia Wolverina pologanie. Nie, nie mam z tym problemu. Problem mam z tym, jak zostało to pokazane. Problem z tym mam, że jedziemy bardzo mocno na nostalgii, a tak naprawdę nie mamy zbyt wiele do, do zaoferowania na tu i na, i na teraz. Wydaje mi się to wszystko bardzo wydumane, bardzo przesadzone. Ten, ten kryzys Deadpoolowy na starcie też jest taki mech. W ogóle to porzucenie wszystkiego z dwójki też wydaje mi się trochę dziwne, ale no okej, okay, w porządku. Dzięki temu można bez znajomości przednich części też czerpać radość z trójki. Także ja rozumiem, że ten film się może podobać. Ja paradoksalnie cieszę się i nie cieszę, że dużo zarobiłem, i cieszę się, bo dzięki temu apetyt na takie filmy wzrośnie. A moim zdaniem to się już nie będzie sprawdzało. Z drugiej super! No, bo kina, kolejny oddech, to jest zawsze cenne. Ale nie mogę znieść, absolutnie nie mogę znieść lenistwa. I ci motocykliści pojawiają się też nie bez powodu, bo motocykliści też są przykładem lnictwa. To jest Jeff Nichols, gość, który wie co robi i potrafi kręcić. Stworzył sobie film o motocyklistach, którym troszeczkę nawiązuje do Easy Ridera, troszeczkę gdzieś tam do dzikiego z Marlonem Brandą. W którym ma facetów, którzy wyglądają kozacko w skórach, jak Tom Hardy czy Austin Butler, który bardzo James dinuje tutaj. Mamy Jimmy Comer. Mam wrażenie, że pomyliłem, ale nieważne, e, Która ma przedziwny akcent, e, ale który się gdzieś tam sprawdza, i to jest historia o założeniu klubu Wandali, która jest inspirowana pewnym albumem, e, bo był taki dziennikarz, który gdzieś tutaj robił zdjęcia i nagrywał rozmowy, i to jest w sumie punkt wyjścia tej fabuły. No I teoretycznie, kiedy myślę sobie o filmie z mocyklami w tle, to gdzieś tam myślę o zdeprawowaniu, myślę o ekscytacji, o poszukiwaniu jakiejś takiej wolności. I wspólnoty, i każdy ten element w tym filmie został zepsuty. Bo ani poczucie wolności nie jest jakieś wielkie, ani e, poczucie tej wspólnoty, która może wszystko, nawet to co niecne, też jest takie mech, e, ani, ani ci bohaterowie nie są jacyś szczególnie ciekawi. Są aspekty, które mówią sobie: Ok, jest jedna świetna scena, i to muszę absolutnie oddać rozmowy bohaterów Hardiego i, i Butlera gdzieś na poboczu, kiedy tak oplata ich ciemność. To jest bardzo intymna scena, pięknie nakręcona i, i świetnie przemyślana, ale poza tym to jest kolejny aparat odtwórczości, której nienawidzę. Kiedy pojawia się kaskada motocykli, przejeżdżają przez miasto, widzieliśmy to tysiąc razy, i nie zostało to zbudowane w żadnym razie tak, żeby to było bardziej przyjmujące. Kiedy pojawia się motyw zachłyśnięcia się tym klubem i są alkohole i zabawy i tak dalej, to jest tani Scorsese. Zresztą tutaj inspiracje Scorsese'em i chociażby Chłopcami z też są silne. Jak spojrzymy na sposób montażu, łączenia muzyki z wizualniami i znowu, ta muzyka, która się pojawia w filmie, słyszałem ją tysiące razy. Mam dość tych samych szlagierów, które mają nam podbić emocjonalnie albo podkręcić scenę. To już było, to jest nudne, my to widzieliśmy. Ten film nie opowiada mi nic innego, albo nie opowiada tego, co znam w inny sposób, nie daje nowej perspektywy, nie daje innych odczuć. Jest bardzo jednorodny, idzie jednym tempem. Nie ma w sobie nic takiego, co wydaje mi się, że powinno być magnetyczne, jeżeli chodzi o takie kino o jakąś fascynację motorami męskością albo zmianie w tej męskości. Albo ten trójkąt miłosny w pewien sposób, albo bardziej fascynacyjny, który się nam pojawia między bohaterami, on też jest zagrany na, na, na bardzo takich ogranych schematach. Sposób narracji też taki, że, że sobie wracamy do rozmów i potem odtwarzamy pewne rzeczy. Jak sobie myślę w głowie. To mam dużo pomysłów, jak to można było inaczej zrobić. Moglibyśmy zacząć od w ogóle samotnej opowieści tego jednego gościa, który nagle dołącza do tego klubu i czuje jakąś jedność. Moglibyśmy opowiedzieć o tym klubie, o, o tym założycielu, który ma normalną rodzinę i jak to łączy z tą rodziną, jak to się gdzieś tam rozwarstwia. To też jest super wątek, który można by było zrobić. Można by skupić się na tym, jak z kwestii takiej ściśle hobbystycznej poszło się w Warstwę taką bardzo no, bandycką na niektórych poziomach I, i też jakieś wątpliwości, i zmiany, i przetasowanie można było to jakoś zintensyfikować, jakoś podbić to emocjonalnie. A tu jest wszystko robione na tej samej smutnej minie, na tych samych cicho wypowiadanych e, rzeczach. I ja mam dosyć takiego kina, które jest bezpieczne, które jest odtwarzające, które jest zbudowane na nawiązaniach do tego, co było. Nie ma absolutnie nic do zaoferowania nowego. I to łączy świetnie motocyklistów, Deadpoola i Wolverina. Te filmy budują swoją tożsamość na tym, co było i nie próbują tego przekuć w coś nowego. I znów powiem o Tarantino. Tarantino kradnie jak najęty. Tarantino po prostu podprowadza ile wleży, ale z tych wszystkich warstw, które on podprowadza, tworzy nową jakość. Jak obejrzycie sobie Bankartów Wojny i zobaczcie sobie pierwszą scenę, która jest zbudowana na fenomenalnym suspensie i Obejrzyjcie sobie e, któryś z filmu Sercio Leone z logi dolarowej. Tam jest chyba w dobrym złym brzydkim taka scena zbudowana identycznie. I teoretycznie te sceny, jeśli chodzi o strukturę, one są bardzo podobnie zbudowane, jeżeli chodzi o budowanie suspensu i niepewności co się wydarzy. I eskalacja też jest w jakiś sposób podobna, ale Tarantino tworzy to jako punkt wyjścia i tworzy na tym nową historię. Jednocześnie pokazują w innym kontekście historycznym, co jeszcze bardziej sprawia, że wchodzimy w ten świat. W przypadku Deadpool'a i Wolverina, czy motocyklistów, widzimy to właśnie wjazd z w Easy Rider, tylko w Easy Riderze czuć było wolność, nieposkromioność, czuć było. Takiego pewnego rodzaju brak limitów. Jak ja tu widzę, to widzę, że po prostu sobie motory wjeżdżają i nic mnie to nie obchodzi. I ta muzyka, którą słyszeliśmy milion razy, chociaż w filmach Scorsese, nie podbija nic. To jest po prostu odgrzewany kotlet. Ja mam dosyć, po prostu chyba. Dosyć filmów, które idą po linii najmniejszego poru, które idą na łatwiznę, które oszczędzają na czym się da, które biorą. Yy, pewne elementy, które najłatwiej się sprzedadzą, jak chociażby to wykupywanie piosenek, które wpadają w ucho w Deadpoolu, które lubimy. No super, ale one nie mają związku z tymi scenami. Po prostu fajnie je posłuchać. Ale czy one łączą się z tym obrazem? Czy one podbijają treść? Czy one sprawiają, że coś staje się bardziej ekscytujące godne zapamiętania? No nie. To jest oczywiście tylko moje zdanie, muszę się z nim absolutnie nie zgadzać, ale mam po prostu w sobie pewne potoki frustracji, które musiałem wyrzucić. Ja mam dość tego kopiu i wklej mam dość tej odtwórczości, mam dość takiego kina, które jest bardzo wyrachowane i które bazuje na, na takich bardzo jasnych przesłankach. Weźmy sobie tu tych znanych aktorów do motocyklistów, chociaż sobie popatrzą, a resztę będą mieli w nosie. No myślę, że nie. Mam dosyć nudnego kina kina bezpiecznego, kina, które bazuje e, na pewnych gotowcach i nawet się za bardzo nie stara, żeby je ożywić. Jestem tym po prostu zmęczony. E, ja wiem, że zaraz się powie, no tak, chodzi o nowe horyzonty, jakieś tutaj, prawda, kino studyjne i tak dalej, no, 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 to widać, że tutaj jakieś o, e, nie wiadomo co. W porządku. Tylko, że tam jest kino, które ryzykuje. Tam jest kino, które się wywali czasem na twarz, ale próbuje. I czasami to się świetnie sprawdza, i czasami to się zgadza, i sobie myślę, ok, jest to jakaś nowa jakość, coś innego, albo inaczej opowiedziane. Tego niestety w kinie głównego nurtu nie ma, a potrafimy to robić, a potrafimy ryzykować. Można Barbie lubić lub nie, ale to jest film, który ryzykuje. To jest film, który e, jednak podejmuje nową narrację, który próbuje opowiedzieć coś inaczej, który wychodzi ze strefy komfortu, który ryzykuje. I ja to cenię tysiąc razy bardziej, niż to, co się dzieje w Deadpoolu. Co by nie mówić o Oppenheimerze, który jest do, dość obliczalną ne, biografią. Kapitalnie opowiada o pewnym ciężarze decyzji, które są nieodwołalne. I z tych gotowych elementów mu wszystko tworzy przejmującą historię, która zostawia w sobie no, morał, który jest no, rzeczywiście jest silny. E, i, I coś z tego absolutnie wynika. Że to nie jest tak, że nie umiemy tworzyć nic. Jak mieliśmy też Mad Maxa Fury Road. Furiosa już się absolutnie nie sprawdziła. Ale, ale tam było pokazanie, wysokooktanowa akcja, w większości zrobiona tu i teraz, w świetnym tempie. Nie była wymyślona, bo tak naprawdę jest. O, jedziemy do punktu B, a potem wracamy z punktu B do punktu A. Kropka. A jednocześnie silne postaci, wysokie natężenie pomysł. Na tworzenie rzeczy w pełnym e, pędzie e, jakaś ekscytacja absolutna, immersja zupełnie innego rodzaju. Kurcze, no, teoretycznie filmy pościgowe znamy, ale jaki to był pościć? Jak on był zrobiony? Jak on był pomyślany? Jak on był zbudowany dramaturgicznie? E, Jaką miał voltę zabawną z jednej strony, a z drugiej kurczę jedyną słuszną. Da się to zrobić. To nie jest tak, że kino nie potrafi wyjść poza schemat, nie potrafi zaryzykować, nie potrafi w jakiś sposób wybić tych drzwi. No ale niestety bardzo często jest tak, jak przy Deadpoolu i Wolverine czy motocyklistach, że jednak idziemy po najmniejszej oporu i to się podoba, czasami bardziej, czasami mniej, ale ją ja wielką o swojej perspektywie, więc nie obrażajcie się, jeżeli lubicie te filmy, jeżeli wam przyniosły przyjemność, jeżeli tak, super, ale ja mam dość i mam nadzieję, że coś się zmieni bo inaczej im dalej w las, tym mniej tych blockbusterów będę oglądał. Marvelem już jestem zmęczony jakiegoś czasu, DC też. Tak naprawdę Batman to, to jest wszystko, czego ja potrzebuję do szczęścia. Pewnie obejrzę tego nowego Supermana, ale jestem trochę sfrustrowany. Tym faktem musiałem to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jeżeli chcecie wejść w polemikę czy pogadać, śmiało zapraszam, nie mam z tym problemu. Eee, dziękuję za poświęcony przez Was czas. Mam nadzieję, że oglądało się to w miarę interesująco i że nawet jeżeli powtarzałem się tu i ówdzie, mogliście to e przetrwać. Tyle ode mnie. Zapraszam Was na Instagrama. Tam książkowo-filmowe treści są na, na bieżąco. E więcej Wam już e czasu nie zajmuje. Dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.